ściśle tajne. Inżynier Erwin Rajl pochodził z Hamburga. Wróżono mu świetną przyszłość naukową. Profesor Libich proponował młodemu absolwentowi Politechniki stanowisko asystenta w swoim laboratorium. Ale Rajl wolał produkcję. Lubił wielkie zakłady, rozmach, sprawność, organizację. Powtarzał słówko nowoczesność i w jego ustach brzmiało ono jak zawołanie bojowe. W 1938 roku zaczął interesować się problemami silników odrzutowych. Natrafił na opory. Był w końcu młodym, mało znanym inżynierem. Umiał jednak dotrzeć do kogo trzeba, a że dana mu była cnota cierpliwości, czekał na swój dzień. Wierzył, że musi nadejść. I gdy mu wreszcie zaproponowano kierownictwo nowych zakładów specjalnych w Generalnej Guberni, zrozumiał, że trafił na swoją wielką szansę. Umiał pracować. Całymi dniami i nocami nie opuszczał fabryki mieszczącej się na przedmieściu sporego polskiego miasta. Nie dostrzegał tego miasta i mieszkających tu ludzi. Chciał tylko zdążyć dotrzymać terminu. Nie myślał właściwie ani o wojnie, ani o wielkości III Rzeszy. Myślał o silnikach i o sobie. Pojawiły się jednak trudności. Pierwsze doświadczenia wypadły źle i wtedy Rajl przypomniał sobie doktora Pułkowskiego. Słyszał o nim jeszcze przed wojną. Wymienił to nazwisko w rozmowie z wysokim funkcjonariuszem gestapo zaraz po objęciu dyrekcji zakładów. Tamten zapisał sobie coś w notesie i po 3 miesiącach zatelefonował. Mieli Pułkowskiego u siebie już od paru tygodni. Inżynier Erwin Rajl powiedział natychmiast to, co o tym myśli. Należało przysłać go do mojej dyspozycji, wrzeszczał do słuchawki. Musieliśmy go przygotować, usłyszał i było to powiedziane takim tonem, że Rajl zrezygnował z dyskusji. Funkcjonariusz gestapo poinformował go po prostu, kiedy dostarczą Pułkowskiego. Powiedział dostarczą, jak mówi się o partii towaru albo przesyłce pocztowej. Rajl spojrzał na zegarek. Powinni niedługo już być. Odłożył rysunki techniczne i z przyjemnością zanurzył się w miękkim fotelu. Gabinet urządzony był wygodnie, w stylu nieco surowym, ale bez przesady. Prosta lampa na biurku, proste krzesła i ten fotel, którego poręcz Rajl gładził właśnie delikatnie. Lubił meble, które sam projektował w wolnych od pracy chwilach. Funkcjonalne i ładne. Fräulein Krepke, starszawa Niemka z Besarabii, weszła do gabinetu i poruszając się niemal na palcach, postawiła na biurku filiżankę kawy. Rajl nie powiedział dziękuję, nie spojrzał nawet na swoją sekretarkę. Nie cierpiał jej. Poruszała się wolno, była tępa i niesamodzielna. Była także brzydka. Rajl przymknął oczy i pomyślał o Dance. Świetna dziewczyna. Gdy wyjeżdżał z Hamburga, powiedziano mu, że Polki patrzą niechętnie nawet na Niemców po cywilnemu, a te, które można mieć... Dankę poznał przed paroma dniami. Wyjeżdżał z zakładów po jeszcze jednym nieudanym doświadczeniu i zobaczył ją przed bramą fabryki. Była ładna i dobrze ubrana, znacznie lepiej niż inne dziewczęta w tym mieście. Zatrzymał samochód. Mówiła dobrze po niemiecku. Wyjaśniła, że Arbeitsamt skierował ją tu do pracy. Lekkie skrzywienie ust. Więc przyszła, bo niby co innego mogła zrobić. Zaproponował, że ją odwiezie. Myślał, że się nie zgodzi, ale zgodziła się natychmiast. O nie, nie była fanatyczką. Zaprosiła go do siebie. Mieszkała ładnie. Rajl lubił takie mieszkanka, nieprzeładowane drobiazgami, oszczędnie umeblowane, świadczące o dobrym guście. Następnego dnia przyszedł po raz drugi. Przyniósł kwiaty i butelkę koniaku. Kwiaty postawiła w wysmukłym wazoniku pod oknem. Koniak pili siedząc na kanapie. Jesteś inna niż wszystkie polskie dziewczęta, powiedział Rajl. Ja rozumiem, dlaczego wy tak niechętnie przyjmujecie Niemców. Ale to polityka. Ja nie zajmuję się polityką. Ty też nie, prawda? Potwierdziła. Potem tańczyli i Rajl, przytulając ją do siebie, pomyślał, że dobrze by mieć taką sekretarkę. Volkslistę jakoś by załatwił. Może mała ma babkę Niemkę? Cokolwiek, 10. wodę po kisielu. Teraz myślał tylko o tym, jak pozbyć się starej Fräulein Krepke. Weszła właśnie znowu do gabinetu. — Przyszli ci z gestapo — oświadczyła, nie zamykając drzwi za sobą. — Mówiłem pani Fräulein Krepke, że należy zamykać drzwi wchodząc do mego gabinetu. To po pierwsze. Po drugie, meldując należy podawać nazwiska. Prosić. Gestapowiec w stopniu szturmführera wprowadził Pułkowskiego. Polski uczony wydał się Rajlowi bardzo stary. Twarz miał pooraną bruzdami, na policzku świeżą szramę. Ubranie wisiało na nim jak worek. Bał się. Rajl pomyślał, że Pułkowski bierze go zapewne za urzędnika gestapo i postanowił, że potraktuje polskiego uczonego z całą atencją. Jeśli oczywiście zasłuży. — Proszę poczekać w sekretariacie, Sturmführer — powiedział pogardliwie. — Teraz nie będzie mi pan potrzebny. I wskazał Pułkowskiemu krzesło. Pułkowski usiadł sztywno. Nie bardzo wiedział, co robić z rękami. Położył je na kolanach i przyglądał się brudnemu bandażowi na lewej dłoni. — Kawy? Kieliszek koniaku? — zapytał Rajl. Pułkowski milczał. — Więc kieliszek koniaku i cygaro. Rajl roześmiał się hałaśliwie i dobrodusznie. Takich cygar dawno pan nie palił. Krzątał się, rozlewał alkohol, a jednocześnie nie przestawał mówić. Stwierdził oczywiście, że ci z gestapo to prawdziwe osły, tępi biurokraci. On, Rajl, należy do tego samego gatunku, co jego gość. Gatunku ludzi zajmujących się nauką i techniką i nie cierpi polityki. Na pewno dogadaliby się ze sobą bez trudu. I zapewne dogadają się. Pułkowski wypił koniak, potem zaciągnął się cygarem. Nie przestawał czujnie obserwować Rajla, ale siedział już nieco swobodniej, mniej sztywno. — O co panu chodzi? — zapytał. — Ile pan ma lat, panie doktorze? — 48 — odpowiedział Pułkowski i Rajl pomyślał, że ten człowiek wygląda co najmniej na 60. Jestem inżynierem, wyjaśniał, i interesują mnie te same problemy, które pan próbował rozwiązywać. O pańskich pracach słyszałem jeszcze przed wojną. Urwał, ale Pułkowski milczał. Ciągnął więc dalej. Mianowano mnie dyrektorem tych zakładów, rozumie pan? Otworzył szufladę biurka i wyciągnął stamtąd przygotowaną teczkę. Tu jest parę rysunków technicznych. Wiążą się z pańskimi pracami przedwojennymi. Proszę przejrzeć. Pamięta pan swój wynalazek opatentowany w 1937 we Włoszech? Chodzi o to... Pułkowski rzucił okiem na rysunki, potem odsunął je zdecydowanym gestem od siebie. Ja panu nie pomogę. Co? Rajl wybuchnął hałaśliwym śmiechem. Ja wszystko wiem. Ten włoski patent dotyczył silnika odrzutowego. — Nie — powiedział Pułkowski. — Niech pan milczy! — krzyknął Rajl. Jednak stracił cierpliwość. — Stworzę panu znakomite warunki do pracy. Będę pana traktował jak przyjaciela. Dbał o pana zdrowie. — O moje zdrowie — powiedział Pułkowski — zatroszczyli się pańscy koledzy z gestapo. — Trzeba o tym zapomnieć. Rajl uspokajał się z trudem. My przecież jesteśmy z innej gliny. Pułkowski milczał, a Rajl dodał natychmiast. Pańska żona, panie Pułkowski, jest nadal w więzieniu gestapo. Twarz Polaka zszarzała. Podniósł kieliszek, koniak rozlał się na podłogę. Nie szkodzi, powiedział Rajl. Proszę się zastanowić. Dam panu trochę czasu. Tymczasem zostanie pan tutaj, na terenie zakładów. W tej chwili potężny wybuch targnął powietrzem. Usłyszeli brzęk tłuczonego szkła. Podmuch wdarł się do pokoju, światło zgasło i ogarnęła ich ciemność. Za oknem wystrzelił w górę słup ognia. — Wyrzutnie! — krzyknął Rajl. — Moje wyrzutnie! Oberleutnant Hans Kloss w galowym mundurze stanął przed wejściem do pałacyku Gauleitera. Przez żelazną bramę co chwila wjeżdżały samochody i wartownicy z SS wyprężali się jak struny. Kloss spojrzał na zegarek. Nie był pewien, czy nie przychodzi zbyt wcześnie. Nie wiedział, czemu zawdzięcza to zaproszenie. Był przecież mało znanym pracownikiem miejscowego Abwerstele i nigdy nie zetknął się bezpośrednio z Gauleiterem. Więc jednak jego żona? Tej suchej Niemce pozującej na podlotka przedstawił go Brunner podczas koncertu w Soldatenheim. Pili potem kawę i żona Gauleitera uśmiechała się kokieteryjnie. Kloss odwiózł ją do domu. Gdy żegnali się, powiedziała: „Mam nadzieję, że pana jeszcze zobaczę, poruczniku”. I teraz to zaproszenie. Oczywiście musiał skorzystać, miał nawet nadzieję, że dowie się czegoś więcej o reakcji Niemców na dywersję w zakładach Rajla. Jego szef milczał jak zaklęty, a Brunner, który prowadził tę sprawę z ramienia gestapo, powtarzał tylko: „Będziemy ich mieli”. Kloss był niespokojny. Wybuch zniszczył co prawda magazyny i jedną wyrzutnię, ale zakłady pracowały nadal i o prowadzonych w nich doświadczeniach posiadali nader skąpe informacje. Powiedział Edwardowi: „Chłopcy spisali się dobrze, ale to dopiero początek roboty. Niemcy zwiększą czujność”. Edward był znakomitym współpracownikiem, ale postępował czasem zbyt pochopnie. Nie mógł ciągle zrozumieć, że informacja jest niekiedy ważniejsza od działania. Z zawodu nauczyciel swoich podwładnych traktował trochę jak uczniów. „Kazik spisał się na piątkę”, oświadczył. Ale informacje Kazika, którego zresztą Kloss nigdy nie widział, wykluczały to zasady konspiracji. Były w gruncie rzeczy nieprecyzyjne. Nie mieli nawet dokładniejszego planu zakładów Rajla. Nie wiedzieli, gdzie Niemcy trzymają Pułkowskiego. Właśnie, Pułkowski. Każdy radiogram z centrali powtarzał to nazwisko. Należy odbić go Niemcom albo... O tym albo Kloss nie chciał nawet myśleć. Czy Pułkowski coś powiedział? Edward był zdania, że to człowiek z charakterem, że nic nie powie, ale Kloss lepiej od niego znał metody stosowane w gestapo. Nie miał złudzeń. Nie wolno mu było mieć złudzeń. Muszą wiedzieć wszystko o Pułkowskim, a jeśli Dance się nie uda... Pomyślał jeszcze raz o Dance, wchodząc na schody wiodące do pałacyku. Ta dziewczyna miała żelazne nerwy. Nigdy nie mówiła o sobie, chociaż znali się już parę miesięcy. Kloss nie wiedział nawet, jak się naprawdę nazywa i jakie nosi imię. Ona też zresztą. Spojrzał w lustra wiszące w holu. Nauczył się już panować nad mięśniami twarzy, ale czuł zawsze potrzebę kontroli, jak aktor przed wejściem na scenę. Musiał znaleźć uśmiech odpowiedni dla żony Gauleitera, gdy powita go na progu. Wiedział, że zdradzić może czasem najdrobniejszy gest, nieodpowiednio użyte słowo. Wiedział, jak trudno jest ukrywać nienawiść. Pochylił się nad jej dłonią, potem uścisnął miękką rękę Gauleitera. W salonie było pełno. Mundury wojskowe i partyjne, panie w wieczorowych toaletach. Kloss stanął niedaleko drzwi. Zjawił się natychmiast kelner z tacą. Wziął kieliszek i zaczął szukać wzrokiem znajomych. Brunner rozmawiał z jego szefem, majorem Horszem, a na progu stanął właśnie inżynier Puszkę w partyjnym mundurze. Puszkę interesował Klossa. Był zastępcą Rajla. Gruby jegomość o zawsze niespokojnych oczach witał się właśnie z żoną Gauleitera. — A gdzież to inżynier Rajl? — zapytała. — Dyrektor powinien zaraz przyjść — usłyszał Kloss odpowiedź Puszkiego. — Dyrektor lubi się spóźniać. Do Gauleitera podszedł wysoki, przystojny mężczyzna w średnim wieku, ubrany po cywilnemu, bardzo elegancko, może nawet nieco wyzywająco. Kloss nie widział go nigdy, ale wystarczyło spojrzeć na żonę gospodarza, by zrozumieć, że ten gość będzie właśnie główną atrakcją wieczoru. Witała go radosnym uśmiechem, a jednocześnie wydawała się nieco spłoszona. — Jakże się cieszę, panie Rioletto, już się bałam. — Rioletto — pomyślał Kloss. — Cóż to za nazwisko? — Jakże mógłbym nie przyjść? Już dawno nie otrzymałem przyjemniejszego rozkazu. — O, to nie był rozkaz, to była prośba — odpowiedziała natychmiast. Obok Gauleitera stał ciągle Puszkę. Patrzył na nowego gościa i Klossowi wydawało się, że zobaczył w oczach inżyniera zaskoczenie i strach. Pomyślał, że dobrze byłoby wiedzieć, czego się boi Puszkę, jeśli naprawdę czegoś się boi. postanowił poprosić centralę o informację o tym człowieku. Może coś mają. Mało prawdopodobne. Znacznie ważniejszy był zresztą Rajl, ale o nim też niewiele wiedzieli. Inżynier z Rzeszy, bez przeszłości. Ile czasu trzeba, żeby zdobyć najdrobniejszą informację? Myślał ciągle o Rajlu, gdy zobaczył go nareszcie w drzwiach. Miał szczęście. Żona Gauleitera podchodziła do niego w towarzystwie dyrektora zakładów. — Panowie się nie znają? Inżynier Rajl, Oberleutnant Kloss. Proszę pamiętać, zwróciła się do Klossa, że po kolacji tańczymy. Zostawiła ich samych. Rajl rozejrzał się po sali. — Mało ładnych kobiet, powiedział. Gauleiter nie dba o samotnych mężczyzn. Zapanowała nagle cisza. Gauleiter stanął pośrodku salonu, obok niego Rioletto. — Drodzy Państwo, powiedział Gauleiter, gościmy u nas znakomitego specjalistę w zakresie wiedzy okultystycznej, pana profesora Rioletta, którego występy w Berlinie oglądał sam Führer. Mówił potem dość długo o znaczeniu owej wiedzy tajemnej, która odsłonić może przyszłość, i o mistycyzmie właściwym narodowi niemieckiemu. — Pan Rioletto, zakończył, przeprowadzi parę drobnych doświadczeń. — Szarlataneria, powiedział Rajl, zwracając się do Klossa, ale tak głośno, że Rioletto musiał usłyszeć. — To prawdziwa wiedza, szepnął Puszkę. Zjawił się akurat obok nich. — A Puszkę, głos Rajla brzmiał nieco pogardliwie. — Typowy wschodni Prusak, zabobonny jak murzyn. Rioletto rozpoczął tymczasem doświadczenia. Były to sztuczki, które Kloss już widywał, ale przyznać musiał, że prestidigitator wykonywał je szczególnie zręcznie, z wdziękiem i bez wysiłku. Zapalił cygaro, otworzył okno, a potem wyrzucił palące się cygaro na ulicy. Wszyscy widzieli ten gest. Rioletto już bez cygara podszedł do pana Puszkiego, który cofnął się instynktownie, zanurzył dłoń w wewnętrznej kieszeni jego marynarki i wydobył stamtąd tlące się ciągle cygaro. Rozległ się szmer podziwu, potem wybuchły oklaski. — Jak pan to zrobił? — zawołała żona Gauleitera. — Przecież cygaro wyrzucił pan na ulicę. Rajl wybuchnął śmiechem. Tylko Puszkę był naprawdę przerażony. Wypił jednym haustem kieliszek koniaku, potem usiadł na fotelu i nie spuszczał wzroku z prestidigitatora. Kloss był już teraz pewien, że ci ludzie się znają. Rioletto wykonywał tymczasem dalsze doświadczenia. Nastąpiły sztuczki z kartami, znajdywanie ukrytych przedmiotów i odczytywanie myśli. Kloss patrzył na tych oficerów i gestapowców przeciskających się do sztukmistrza, wykrzykujących pytania i starających się usłyszeć odpowiedzi. Rioletto panował nad nimi, fascynował ich. Tylko on i Rajl stali na boku. Kloss poczuł na sobie uważne spojrzenie prestidigitatora. Pomyślał, że jest chyba nieostrożny, że powinien być również tam, w tłumie otaczającym Rioletta. No, to są oczywiście proste i nietrudne zabawy, mówił tymczasem prestidigitator. Okultyzm zajmuje się problemami znacznie poważniejszymi. Przez tłum przeciskał się Sturm-Bahn-Führer Brunner. — Panie Rioletto, powiedział, przed paroma dniami bandyci podłożyli bombę pod ważne obiekty wojskowe. Gdyby pan zechciał... — Właśnie, podchwycił Gauleiter. — Musiałbym, stwierdził Rioletto, mieć jakiś przedmiot albo spotkać się z osobą, która była na miejscu wypadku. — Dam panu, powiedział Brunner, coś takiego. Legitymację zabitego SS-mana. Podał mu kopertę. Teraz Kloss przecisnął się nieco bliżej. To już przestawało być zabawą. Nie wierzył co prawda w możliwości pana Rioletta, poczuł jednak coś w rodzaju niepokoju. Rioletto wziął do ręki niewielką książeczkę, przymknął oczy, odprawiał teraz swój ceremoniał, nawet nieco zbyt ostentacyjnie i może zbyt długo, ale to właśnie fascynowało zebranych. Wreszcie oddał legitymację Brunnerowi. — Coś mi przeszkadza — powiedział cicho. Rozległ się szmer, potem znowu nastąpiła cisza. — Nie rozumiem — odezwał się Gauleiter. — Powiem wyraźniej oświadczył Rioletto. Ktoś mi przeszkadza. Tu na tej sali, ciągnął, jest człowiek, który brał udział w napadzie albo organizował napad. Klossowi zdawało się, że cisza trwa bardzo długo. Wiele minut. Przywołał na twarz uśmiech i zobaczył także uśmiech na twarzy Rajla. Potem spojrzał na Puszkiego. Gruby Niemiec bał się i nie umiał nawet ukryć strachu. Ale dlaczego on? Kloss przecież wiedział najlepiej, że pan Puszkę nie mógł mieć nic wspólnego z dywersją w fabryce. Kto to jest? Zawołał wreszcie Brunner. Nie wiem, odpowiedział Rioletto. Jeszcze nie wiem. Potem zaczęli pić. Takie przyjęcia kończyły się zwykle pijaństwem. Czasami wychodzili na ulicę i zaczynało się polowanie. Dzikie, straszne, bezładne. Strzelali do ludzi przemykających się pod murami domów, do okien, w których ujrzeli cień światła. Kloss pił z Brunnerem, tańczył z żoną Gauleitera i chwytał strzępy rozmów. Przecież po to tu był, żeby słyszeć i pamiętać. Brunner rozmawiał z Gauleiterem. Obiecywał mu, że wyciśnie z Rioletta całą jego wiedzę tajemną, czy nie tajemną, ale Gauleiter był trzeźwy i twardy. Pana Rioletto, oświadczył, można co najwyżej poprosić o pomoc. I to grzecznie poprosić. Kloss to zapamiętał. Zapamiętał również twarz młodego Glaubela, gestapowca przydzielonego do dyspozycji Rajla, a raczej do ochrony Rajla. Mam pewien pomysł, powiedział Glaubel do Gauleitera. Kloss nie słyszał nic więcej, ale wiedział, że z tym człowiekiem trzeba się liczyć. Był niebezpieczniejszy od Brunnera. Kloss rozmawiał tego wieczoru jeszcze z Rajlem. Była to trudna rozmowa. Wydawało się, że dyrektora zakładów interesują tylko kobiety. Mówił o nich chętnie i dużo. Wspominał czasy studenckie, potem oświadczył, że nie znosi koniaku i udał się na poszukiwanie wódki. Kloss widział go przeciskającego się przez tłum gości, chwiejącego się już nieco na nogach. Jakieś pary tańczyły, nikt chyba nie słyszał muzyki. Czasem kilka głośniejszych tonów i znowu gwar rozmów. I znowu głos Gauleitera górujący przez chwilę nad salą. Żona Gauleitera, też już nieco pijana, ujęła Klossa pod ramię. Idziemy do naszego mistrza, szepnęła mu do ucha. Poczuł na szyi jej gorący oddech. Miło mi pana poznać, powiedział Rioletto. Był zupełnie trzeźwy. Pan przecież nie wierzy w nauki tajemne. Mistrz wie wszystko, oświadczyła żona Gauleitera. Z pewnością, odpowiedział Kloss. Ale wątpliwości miał inżynier Rajl, który wyrażał je zbyt głośno. Był jednak niespokojny. Niemka ściskała mocno jego ramię, a Rioletto świdrował go wzrokiem. Kloss wypił tego wieczoru dużo. Pozbawiało go to zwykłej pewności siebie. Musiał być czujny, musiał kontrolować każdy swój gest. — Pan nie wierzy — powtórzył Rioletto. — Niech mu pan coś powie, niech go pan przekona — zaszczebiotała Niemka. — Nie lubię być przekonywany — rzekł sucho Kloss. — Boże! Co za powaga! Roześmiała się. Niech pan jednak mówi. Chcę słyszeć. Rioletto wyłowił z kieszeni marynarki niewielką szklaną kulę owiniętą chusteczką. Położył ją na stoliku. Pan się nazywa Hans. Hans Kloss, mówił. Pan jest zbyt trzeźwy. Pił pan niewiele. Pan znakomicie panuje nad sobą. O tak! zawołała żona Gauleitera. O Boże! krzyknęła. Inżynier Rajl już wychodzi. Pobiegła ku drzwiom. Oni zostali sami. Pan nie chce, żebym mówił, stwierdził Rioletto. Jeśli pan ma coś do powiedzenia. Mierzyli się wzrokiem. Rioletto spuścił oczy. Nic nie wie, z całą pewnością nic nie wie, pomyślał Kloss i ogarnął go nareszcie chłodny spokój. Wstał z krzesła. Moje życie, panie Rioletto, powiedział, jest tak proste, że nic pan w nim ciekawego nie znajdzie. Być może, odrzekł prestidigitator, być może. I w tej chwili dostrzegł Puszkiego, który przechodził właśnie obok nich. Proszę do nas, zawołał. Może panu zdołam powiedzieć coś ciekawego? O nie, krzyknął Puszka, w żadnym wypadku. I ruszył pospiesznie ku drzwiom. Było bardzo późno, gdy Kloss opuszczał pałacyk Gauleitera. Wyszedł, kiedy Rioletto żegnał się z gospodynią. Nie dostrzegła Klossa. Była już zresztą pijana i miał nadzieję, że zapomni. Powinien z nią oczywiście jeszcze zatańczyć parokrotnie. To była cenna znajomość, ale jemu nie starczało już sił. Szczebiot Niemki wydawał się nie do zniesienia. Brunner sterczał przy oknie. Kloss zobaczył jego twarz, gdy znalazł się na ulicy. Noc była chłodna, jak to w początkach maja. Kloss wsadził ręce do kieszeni, odszedł kilkadziesiąt metrów i stanął za rogiem, w miejscu, z którego doskonale widział wejście do pałacyku Gauleitera. Czy Rioletto przyjechał wozem? Jeśli tak, nic oczywiście nie da się zrobić. Czekał. Zobaczył wreszcie wysoką postać prestidigitatora. Rioletto szedł szybkim krokiem, nie obejrzał się ani razu. Kloss ruszył ostrożnie za nim. Na pustej ulicy pojawił się patrol. Zatrzymali Rioletta głośnym halt, potem oddali mu legitymację i stuknęli obcasami. Kloss zasalutował niedbale, gdy go mijali. Szedł ciągle bardzo ostrożnie, ale widocznie prestidigitator nie podejrzewał nawet, że może być śledzony. Skręcił w jedną z przecznic głównej ulicy. Po paru minutach znaleźli się w dzielnicy willowej zamieszkałej przez Niemców. Kloss był zdziwiony. Sądził, że Rioletto zatrzymał się w hotelu. Prestidigitator przystanął przed jednym z domków, odczytał numer, podszedł do drzwi i zadzwonił. Kloss obserwował go z daleka. Rioletto czekał dość długo, wreszcie drzwi się otworzyły i Kloss zobaczył na progu, w świetle padającym z wnętrza, Puszkiego. Nie mógł się mylić. Puszkę stał w drzwiach i minęła spora chwila, zanim on i Rioletto zniknęli w willi. Co łączyło tych ludzi? Puszkę się przestraszył albo wydawał się przestraszony, gdy zobaczył Rioletta u Gauleitera. Ale przecież w ich zachowaniu nie było nic, co wskazywałoby na starą znajomość i to taką, która uprawnia do składania nocnych wizyt. Czy ta informacja może się na coś przydać? Dlaczego Rioletto powiedział: człowiek, który brał udział w napadzie na fabrykę, jest tutaj? Kogo miał na myśli? Co wie? I co może powiedzieć Brunnerowi? Kloss zadawał sobie te pytania, wracając do Śródmieścia. Edward mieszkał przy ulicy Wałowej pod numerem 15 w starej kamienicy na drugim piętrze. Spał już, gdy Kloss zastukał do drzwi. — Oszalałeś? — powiedział. — Co się stało? Kloss usiadł na łóżku i zapalił papierosa. Odpoczywał. Patrzył na Edwarda krzątającego się po pokoju. Nauczyciel nastawił wodę, przygotował namiastkę herbaty. Rozlewał do szklanek mętny napój. — Co się stało? — powtórzył, gdy wreszcie usiadł. — Mam do ciebie parę spraw — oświadczył Kloss. — Może po prostu nerwy cię zawodzą — stwierdził Edward. — Gdzie byłeś? — Na przyjęciu u Gauleitera. Są nowe zadania. — O co chodzi? — Niejaki Rioletto, ciemna figura, prawdopodobnie agent gestapo. — Spróbuj się czegoś dowiedzieć. — I zastępca Rajla, Puszkę. — Spróbuję. — Najlepiej niech Puszkiem zajmie się Danka. — Znowu Danka — powiedział Edward. — Żal mi tej dziewczyny. — Skarżyła się? — Ona się nigdy nie skarży. Od wczoraj jest sekretarką Rajla. To znaczy zastępuje sekretarkę, którą ten Niemiec wysłał na urlop do Rzeszy. — Bardzo dobrze — powiedział Kloss. Edward długo milczał. — Bardzo dobrze — powtórzył wreszcie. — Myślałeś kiedy o cenie, jaką ona musi płacić? Kloss przechadzał się szybkimi krokami po pokoju. Nigdy nie zastanawiam się nad ceną, oświadczył. Wiedział jednak, że kłamie. Od wielu dni myślał o Dance i zawsze, gdy o niej myślał, przeklinał swoją robotę. Powinna nam dostarczyć dokładny plan zakładów Rajla. Nie od razu, oświadczył Edward. Nie wolno jej teraz robić nic, co mogłoby wzbudzić podejrzenia. Zupełnie wystarczy, jeśli uda się jej nawiązać kontakt z Pułkowskim. — A kto wykona plan? — Zleciłem to Kazikowi — powiedział Edward. — Znakomity chłopak, na pewno sobie poradzi. — Wszyscy twoi chłopcy są znakomici — mruknął Kloss. Jesteś ciągle nauczycielem, który lubi stawiać dobre stopnie. Kazik pracował w warsztatach kolejowych, mieszczących się naprzeciwko zakładów Rajla. Z okien swojego biura, ponurej klitki w baraku, widział tory kolejowe, parowozownie i w głębi wysoki mur oddzielający torowiska od fabryki. Przychodził do pracy wcześnie, zawsze parę minut przed 8, ale szef, Herr Lübke, wysoki Niemiec w brunatnej koszuli, zjawiał się zwykle przed nim. Oczekiwał Kazika w drzwiach swego pokoju, spoglądał na zegarek i wyznaczał mu roboty. Roboty było co prawda niewiele, przepisywanie listy płacy, wykazów robotników, ale Niemiec przywiązywał ogromną wagę do dokładności. Wystarczyła najdrobniejsza pomyłka, by kazał przepisywać wszystko od nowa. Po godzinie zostawiał Kazika samego i szedł na dworzec spotkać się z kolegami, odwiedzić zawiadowcę stacji i wypić halbę piwa przy bufecie. Na to właśnie Kazik liczył. W gabinecie szefa stała kasa pancerna, a w niej leżały ostemplowane przepustki do zakładów Rajla, wydawane kolejarzom udającym się tam do pracy w fabrycznej bocznicy. Wrócę za godzinę, powiedział jak zwykle szef. Kazik stał przy oknie i gdy Niemiec zniknął za budynkami magazynów, wszedł do jego gabinetu. Klucze do kasy pancernej leżały jak zwykle w szufladzie biurka. Kazik otworzył ją wytrychem. Długo, dłużej niż przypuszczał, mocował się z kasą pancerną. Wreszcie drzwi ustąpiły. Znalazł kartoniki opatrzone napisem Passierschein. Wybrał jeden, była to przepustka wystawiona na nazwisko Hansa Molkego. Schował ją do kieszeni i wybiegł z baraku. Serce tłukło mu mocno w piersiach, gdy podchodził do bramy. Wokół było pusto. Wartownik w mundurze SS, oparty o drewnianą budkę, przyglądał się Kazikowi. Chłopak podał mu przepustkę, znał niemiecki nawet dość dobrze, ale bał się, że zdradzi go akcent. A cóż tam zresztą akcent? Mało to Volksdeutschów. Wartownik obejrzał kartonik, potem szybkimi i sprawnymi ruchami obmacał Kazika. — Teraz rewidujemy wszystkich — oświadczył. — I Volksdeutschów, i Reichsdeutschów też. — Wystarczyłoby Polaków — odpowiedział Kazik. — W porządku — oświadczył wartownik i chłopak poczuł ogromną ulgę. W tej chwili minął ich wychodzący z zakładów elegancki mężczyzna. Wartownik stanął na baczność, a Rioletto, bo to on był właśnie, przyjrzał się uważnie Kazikowi. — Jakaś szyszka z Berlina — oświadczył wartownik. Kazik ruszył przed siebie. Szeroka, asfaltowa droga prowadziła wzdłuż hal produkcyjnych, rozrzuconych po całym terenie, do widocznego z daleka pokaźnego budynku, zapewne budynku administracji. Wszędzie panował ruch. Przetaczano wagoniki po szynach, terkotały motory. Ludzie w kombinezonach robotniczych mijali Kazika obojętnie. Nikt nie zwracał na niego uwagi. Chłopak skręcił w boczną alejkę, zamierzał obejść całe zakłady, starając się iść wzdłuż okalającego je muru. Wiedział, że powinna być jeszcze jedna brama, zawsze zamknięta, a otwierana wyłącznie wówczas, gdy do fabryki przychodziły większe transporty. Miał dokładnie ustalić odległości od hal fabrycznych do tej bramy, następnie zaś określić położenie budynku administracyjnego. Szedł teraz wąską dróżką wzdłuż chaotycznie porozrzucanych budynków fabrycznych, magazynów i drewnianych budy. W głębi, ukryta między drzewami, widniała ładna willa. Zajmował ją zapewne inżynier Rajl, a Edward przypuszczał także, że trzymano w niej doktora Pułkowskiego. Kazik znalazł dobry punkt obserwacyjny i oparty o ślepą ścianę drewnianego baraku sięgnął po kartkę papieru i szybkimi, sprawnymi pociągnięciami ołówka wykonywał szkic. Droga od bramy do willi, odległości, usytuowanie hal fabrycznych i budynku administracji. Wzdłuż muru przechadzał się wartownik, ale nie wydawał się groźny, bo nie interesowało go w ogóle wnętrze zakładów. Zaabsorbowany swym szkicem Kazik nie dostrzegł, że od paru chwil obserwuje go młody człowiek w brunatnym mundurze. Podobnie jak Kazik, przywarł do ślepej ściany baraku, a potem skradał się cicho i powoli, aż stanął za Kazikiem. Wyszarpnął z kabury pistolet i dotknął lufą pleców chłopca. Kazik odwrócił się gwałtownie. Miał parę sekund na podjęcie decyzji. Rzucić się na hitlerowca? Ale tamten odskoczył kilka kroków i stał na szeroko rozstawionych nogach z palcem na spuście. Wartownik szedł spokojnie wzdłuż muru. Kazik podniósł ręce do góry. — Mam cię — powiedział Niemiec. — Nie ruszaj się. Dokumenty i ta kartka. Szybko. Sytuacja wydawała się beznadziejna. Kazik podał hitlerowcowi przepustkę i szkic. — Hans Molke — przeczytał tamten. — Daj Ausweis — warknął. Kazik zawahał się. Czy wartownik ich dostrzegł? Byli ciągle w polu jego widzenia. Chłopak poczuł na twarzy krople potu. Nie miał żadnej szansy. Wręczył Niemcowi Kenkartę. — Kazimierz Truchanowicz — roześmiał się hitlerowiec. — Ukradłeś przepustkę, co? Pracujesz na dworcu przeładunkowym? — Tak — odpowiedział Kazik. I w tej chwili postanowił, że nic więcej nie powie. Przymknął oczy i pomyślał, że wszystko, co będzie potem, nie ma już żadnego znaczenia. Dla niego się skończyło. Niemiec złożył tymczasem ostrożnie przepustkę i kenkartę. Milczał i jego przedłużające się milczenie wydawało się Kazikowi coraz dziwniejsze. Powinien przecież zaprowadzić go natychmiast na wartownię i odesłać do gestapo. A tymczasem wahał się, jakby nie umiał albo nie chciał podjąć decyzji. Widzieli teraz plecy wartownika. Za chwilę żołnierz odwróci się i pójdzie w ich kierunku. Wtedy powinien ich zobaczyć. — Idź — powiedział Niemiec. Kazik nie zrozumiał. — Idź — powtórzył tamten i oddał chłopcu dokumenty. Odszedł potem szybkim krokiem, nie oglądając się, jak gdyby nie był pewien, czy nie zmieni decyzji. Kazik ciągle nie wierzył. Był sam, był wolny. Wydawało się, że śni, że to nie mogło się zdarzyć. Ciągle niepewny, ciągle jeszcze oszołomiony, wrócił na główną drogę i bez przeszkód minął wartownika stojącego w bramie. Nikt za nim nie szedł. Nikt go nie obserwował. Do baraków kolejowych zdążył wrócić przed powrotem szefa i odłożyć przepustkę do kasy pancernej. Ręce mu drżały, gdy operował wytrychem. W swojej klitce otworzył okno i patrzył długo na wagony towarowe przetaczane właśnie na bocznicę. Co powinien zrobić? Uciekać? Czy należało uciekać przed porozumieniem się z Edwardem? U Edwarda miał być dopiero następnego dnia. Otworzył szuflady biurka, ładował do kieszeni jakieś papiery, potem usiadł znowu przy stole. Opanuj się, myślał. Może jednak nic ci nie grozi. Po prostu miałeś szczęście. Spotkałeś uczciwego człowieka. Żałował, że nie ma przy sobie broni. Czułby się teraz bezpieczniejszy, gdyby miał broń. Ale Edward nie pozwalał przychodzić z pistoletem do pracy. Nagle trzasnęły drzwi. Kazik zerwał się z krzesła. Myślał, że to szef. Ale zobaczył Niemca, który zatrzymał go w zakładach Rajla. — To pan? — powiedział. — Ja — rzekł Niemiec i po chwili dodał — nie poprosisz, żebym usiadł? — Niech pan siada. — Można tu rozmawiać spokojnie? — zapytał Niemiec. — Można — powiedział Kazik. Niemiec wydobył z kieszeni kartkę, papieru, szkic Kazika. — Nie oddałem ci tego — oświadczył. Kazik wziął kartkę, obracał ją bezmyślnie w dłoni. — Dlaczego pan to robi? — zapytał. Tamten nie odpowiedział od razu. Jakby się ciągle wahał, jakby ciągle nie był pewien, jak postąpi za chwilę. Są rozmaici Niemcy, rzekł ostrożnie. Są i tacy, do których można mieć zaufanie. Widać zauważył powątpiewanie na twarzy Kazika, bo uśmiechnął się. A co masz do wyboru? A co ja mam do wyboru teraz, gdy oddałem ci tę kartkę? Nazywam się Glaubel, ciągnął. Możesz zapamiętać to nazwisko. Czy sądzisz, że wśród nas nie ma takich, którzy chcieliby z wami współpracować? Sięgnął do kieszeni i wydobył zmiętą gazetę. Była to Soldaten Zeitung, nielegalny druk przeznaczony dla żołnierzy niemieckich. Na pierwszej kolumnie widniała karykatura Hitlera. Kazik patrzył na tę karykaturę i pomyślał, że jeśli tak się już stało, tego Niemca należy wykorzystać. Werbując go, Kazik odniesie swój pierwszy poważny sukces.